Marszałku, Wysoka Izbo. W ostatnim okresie pojawia się wiele informacji dotyczących działalności e-sądu z siedzibą w Lublinie, który od stycznia 2010 roku rozpatruje sprawy w tak zwanym elektronicznym postępowaniu upominawczym. Od tego czasu wpłynęło ich już ponad 4 miliony. Zgodnie z założeniami resortu sprawiedliwości zadaniem e-sądu miało być przyspieszenie rozpatrywania pozwów o zapłatę w trybie upominawczym. Postępowanie takie dotyczy przede wszystkim osób zalegających z opłatami, na przykład za prąd, za telefon. Na pewno bardzo dobrym pomysłem było odciążenie tradycyjnych sądów. Ale niestety, jak to się w życiu zdarza, doszło do nadużyć opisywanych w mediach, głównie za sprawą nieuczciwych firm windykacyjnych, które nieraz domagają się roszczeń przedawnionych, tych samych, to po kilka razy, a nawet roszczeń nieistniejących. Jednym z najczęściej powtarzanych zarzutów jest podawanie przez, powtarzam, nieuczciwych wierzycieli, błędnego adresu pozwanego, aby ten nie mógł zareagować na nakaz, który po uprawomocnieniu będzie egzekwował komornik. Projektodawcy proponują zatem nałożenie na komornika obowiązku pouczenia pozwanego, który był o sprawie zawiadamiany tylko przez awizo i może o niej po prostu nie wiedzieć, o przysługujących mu prawach, zwłaszcza o możliwości sprzeciwu czy wystąpienia o wstrzymanie egzekucji. Egzekucja będzie wstrzymywana na 14 dni, by nie miała nieodwracalnych skutków, by na przykład zajęte pieniądze nie trafiły do nieuprawnionego. Proponuję też, by przed e-sądem nie mogły być dochodzone roszczenia powstałe wcześniej niż 5 lat przed wniesieniem pozwu. Powodów czy ich pełnomocników sąd będzie mógł ukarać grzywną do kwoty 5 000 zł, jeśli stwierdzi, że w złej wierze lub po prostu bezmyślnie oznaczyli nieprawidłowo adres zamieszkania lub siedzibę pozwanego. Tu trzeba zwrócić uwagę na fakt, że są głosy, które krytycznie odnoszą się do części proponowanych zmian, choćby w stosunku do grzywny, której wprowadzenie może oznaczać w przypadku profesjonalnego pełnomocnika zamierzającego działać zgodnie z etyką zawodową, konieczność złożenia wniosku do Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych celem zweryfikowania adresu pozwanego. To mogłoby spowodować wydłużenie windykacji o czas potrzebny do uzyskania odpowiedzi z CPD oraz efekt odstraszający od dochodzenia roszczeń poniżej 5 000 zł właśnie z obawy przed grzywną. Jednak mimo zgłaszanych uwag i pojawiającego się zarzutu wypaczenia sensu sądowego dochodzenia wierzytelności w takim właśnie ujęciu, Klub Poselski Sojuszu Lewicy Demokratycznej uważa, że absolutnie koniecznie trzeba podjąć pracę nad tym projektem, ponieważ oprócz podnoszonych tutaj argumentów jest on także doskonałym polem do dyskusji, na przykład w stosunku do generalnego rozwiązania kwestii doręczeń sądowych. Weryfikacji trzeba także poddać pomysł, o czym też już tu wcześniej była mowa, odmiejscowienia sądu, choćby w kontekście zapisów konstytucyjnych. Dobrze by było, żeby na komisji kwestię tę ostatecznie zamknąć, które wyraźnie mówią o sądzie właściwym. Z tych względów zatem Klub Poselski Sojuszu Lewicy Demokratycznej opowiada się za skierowaniem projektu do dalszych prac w komisji. Dziękuję bardzo.